sprawę, w zasadzie w wielu miejscach można się dzisiaj zoperować. Natomiast takie dwa najważniejsze miasta to na pewno Warszawa, czyli tutaj, gdzie dzisiaj się znajdujemy, no i oczywiście Kraków. Szczególnie bardzo jest rozwinięta tam turystyka, operujemy zarówno Polaków, jak i mnóstwo osób z zagranicy, które do nas też docierają. Są to Polacy, którzy wyemigrowali, a często też są to osoby, które mieszkają, są rodowitymi Anglikami, Włochami, Hiszpanami. Także myślę, że Kraków jest na pewno istotnym miejscem na mapie polskiej chirurgii plastycznej. Dużo osób operuje się w Polsce, choćby na przykład rodowici Anglicy. Mimo wszystko mają tutaj troszeczkę korzystniejsze warunki pod względem finansowym, dlatego ta grupa też jest licznie reprezentowana, jeżeli chodzi o pacjentów operowanych w Krakowie. Dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, że operuje się każdą część ciała, natomiast pod względem ilości najczęściej są wykonywane zabiegi w zakresie chirurgii piersi. Są to zabiegi, które są związane z redukcją piersi, z powiększaniem, z podnoszeniem. Na drugim miejscu na pewno są zabiegi związane z chirurgią twarzy. Szczególnie w tym przypadku operuje się nosem. To jest jeden z bardziej popularnych zabiegów. I mnóstwo innych, często uzupełnianych, na przykład w trakcie jednego zabiegu głównego można wykonać liposukcję, korekcję, załóżmy, łydek, korekcję brzucha, czy też jakichś innych zabiegów związanych na przykład z poprawkami sylwetki po przebytej ciąży. Jeżeli wszystko jest wykonywane z zasadami sztuki, jeżeli pacjent jest prawidłowo zakwalifikowany do zabiegu, jeżeli jest ogólnie zdrową osobą, nie jest obciążony chorobami, jeżeli pacjent jest szczery w stosunku do lekarza i nie zataja przed nim żadnych chorób, które gdzieś go dotyczą, to chirurgia jest bezpieczna jak najbardziej. Tak na dobrą sprawę większość zabiegów z zakresu chirurgii estetycznej jest zabiegami małoinwazyjnymi, czyli tak na dobrą sprawę nie dają większego ryzyka powikłań. Oczywiście jak w każdym zabiegu powikłania są możliwe, natomiast w chirurgii estetycznej są relatywnie rzadkie i praktycznie się nie zdarzają. Koszty w zależności oczywiście od tego, co robimy, bo możemy wykonywać drobne zabiegi w znieczuleniach miejscowych, jakby choćby korekcję uszu dzieci w wieku 9-10 lat. Są to wtedy zabiegi rzędu kilku tysięcy. Możemy wykonywać większe zabiegi w znieczuleniu ogólnym. W trakcie jednego znieczulenia może być to na przykład po ciąży przeprowadzona korekcja piersi i brzucha. Wtedy są to koszty rzędu kilkudziesięciu tysięcy. Także przedział cenowy jest dość rozległy.